Ja zapłaciłem za te 6 stówek? 6 stówek? Tak na średnią bym powiedział. Ale poszedłem do jakiegoś tutaj lokalnego, więc tanio było. Dlatego. Dlatego. No, tak naprawdę nie oszukujmy się, oprawki są najdroższe, nie? Plus te wszystkie inne dodatki. A gdzie dokładnie byłeś? O, to co to? Tarcza? Niechlubny czyn. Opowiadano o nim jeszcze w czasach odbudowy. Nie sądziłem, że mówiono... No te refleksyjne. U mnie chyba właśnie zabrakłem tyle refleksa. Przestań, bracie, twoja technika znacząco się poprawiła. Potrzebowałem jego mocy, by zemścić się na bogach. Myślałem, że nie mam wyboru. Nie miałeś wyboru? Mogłeś przykładowo nie wyrywać mi głowy z ciała. Była taka możliwość. I powrócił. Ale nie to było najgorsze, prawda, Kratosie? Zabicie mnie pozbawiło Grecję słońca. Ludzie pogrążyli się w wiecznym zimnie i mroku. Ziemia przestała przynosić plony. Na naszą ojczyznę zstąpił głód. Nie, żeby cię to obchodziło. Dosyć. On jest zgorzkniały, prawda? Tak. Jest zgorzkniały, tak jest. No, ale 1600, no to nieźle. Nie no, firma chyba u mnie refunduje do 500 zł. No, też nie chciałem szaleć. Kratosie, jestem ciekaw, czy twoja decyzja o pozbawieniu Heliosa głowy... Czy teraz będziemy same szkoły? Pobudek? Czy była tylko środkiem do celu? To nie było nic osobistego. Znałem go na długo, zanim go zabiłem. Był nieznośny, jak każdy bóg. Ale jego śmierć nie przyniosła mi satysfakcji. Czy wiedziałeś, jakie będą jej konsekwencje? Nie. Kiedy Helios został schwytany przez Boga Snów, krainy pogrążyły się w ciemności i pozostały w niej aż do jego powrotu. Wiedziałem, co się stanie. Chyba skrót mamy jakiś? Chuj, nie? Niby fajnie. No, wiesz. I tak ci się to zwróci, nie? Więc mówię, jak co 4 lata byś wymienił oksy, no to nie, ile to tam wychodzi? Ile to tam wychodzi? 1604. No, 400 na rok ci w sumie wychodzi, nie? 400 na rok ci wychodzi, że bulisz za oksy, nie? Jakbyś co 4 lata zmieniał. Więc moim zdaniem dobry deal. Akurat oksy są potrzebne i można żyłować. O, tu mamy przejście, nice. A, kluczy nie mamy. Tu mamy, tu jest to, tu jest to. Jest też zabarykadowane. Dobra, ja bym poszedł chyba bardziej może tutaj. Za tobą!
Kolejna zmora, po lewej! No, daj im popalić! Nad tobą uważaj! Jeszcze coś? Wsio, dobra. Uf. Dobra. Co my tu mamy? Dobra. Pięknie. Dobra. Nic więcej nie mamy. Możemy iść dalej. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj, kurde, przejść ten dodatek, czy nie? Mamy ciekawi. 4 godzinki pykamy. Siła. Oczywiście, że siła. Będziesz nosił okulary. O, a wcześniej po prostu nie nosiłeś, tak? Jezus, kurde, ile lat ja już noszę okulary. I sam jeszcze zdecydowałem, żeby nosić je na stałe, nie? Bo ślepy jak kret. Wybacz mi, Kratosie, ale zanim przyszedłeś do mnie po raz pierwszy, słyszałem, jak zmagasz się z symboliką swej dawnej pozycji. Czy mogę przedstawić ci moją perspektywę? Możesz. Zanim zostałem bogiem wojny, wahałem się tak samo jak ty. Obawiałem się, że objęcie tronu tylko umocni hierarchię władzy Odyna, której już wtedy nie ufałem. Ale zrozumiałem, że od środka mogę mieć na nią większy wpływ. Przewodzić można na wiele sposobów i nie wszystkie wiążą się z rządzeniem. Tron i urząd są tylko tym, co do nich wnosi. Okay. Dobra, tu mamy busika, więc można iść od razu, nie? Valhalla ma na niego zlecenie! Spójrz w lewo! Za tobą, uwaga! Za tobą, bracie! Mamy go! Jeszcze jeden Valhalo! No, może być spoko. Tu nic gdzie. Też jest gites. Wsią. Jedziemy. Gdzie nas przeniesiesz? O. Wspaniale. Możemy teraz spokojnie ruszać dalej. Hmm.
Dobra. Dlaczego włosy stają mi dęba? Blin! A to jest Modi, nie Thor. Wyłuskiwanie z pamięci akurat syna Thora. Ciekawe. Intensywnie. Dobra, dawaj to. No tu coś jeszcze jest. Nieźle, nieźle. Tu jest jakieś żydko? Nie, nic nie ma. Witaj ponownie, Kratosie. Witaj. I co byśmy nie zapomnieli, Kratosie? Twojemu czynowi towarzyszyły konkretne okoliczności. Ocaliłem ci życie. Tak. Naprawdę? Ty w podziemce dosłownie urwałeś mi głowę. Urwał mu? Wyobraź sobie, co by było, gdyby twoi nowi znajomi dowiedzieli się, jak traktowałeś starych. Ale oczywiście, nie jesteś tą samą osobą. Teraz jedynie sprawiasz, że druhowie giną przez brak przezorności. Dzięki temu o wiele łatwiej jest winić innych. Wiem, że jesteś projekcją umysłu, ale śmierć, którą ci zadałem, była niesprawiedliwa. O, poruszające, tak. Nie warte śliny, której trzeba by było, byś to wymamrotał. Nie rób tego więcej. Nikt nie chce tego od ciebie słyszeć. Okej, bro. To cyk. Górę. Są jeszcze jakieś dzbany. Plus 11 ludziska. Plus 11. Zawsze to coś. Skrzyneczka. No, jakiś osąd. O, zmienili się głowami znowu. Coś dla ciebie na pamiątkę. Naprawdę liczę, że przyniesie ci niewyobrażalne męki.
Ciebie też przechodzą dreszcze? Zdaje się cię osądzać. Praca, część druga, czujność. Okay. Dopiero część druga? Ile jeszcze tego? Sobie to. Czy dużo zmniejszonego pewnie nie mogę być. Zobaczymy. Znowu ta mynda jest. Jak za starych dobrych czasów. Widma, tęskniłeś za tymi śliskimi draniami, prawda? Nie ta broń, stary. Uważaj, pod tobą! Jest pod ziemią! Dawaj. Aż tam słegłeś ona. Nurkuję! Z prawej! Minotaur! I kto tu jest w połowie człowiekiem? Zerwij to połączenie! Szarżuje na nas! No i co z tego, że szarżuje? Razem wygrałeś, Kratosie. Ach, dobra. Teraz pochłonię obrażenia. Okej. Spoko, to może być elegancko. Ulotne echo mnożnik. Okej.
Poczko. Weźmy tutaj. Zabiłeś coś, co ktoś kazał ci zabić. Hurra! Okej. Unosi się w powietrzu. Muszą się unosić. Uważaj, pod tobą! Za tobą, Turniu! Okej. Nieśmiało przypominam, że przeciwnicy stają się tym silniejsi, im dłużej tu bawisz. Im dłużej tu bawię, tym lepiej dla mnie. Lepsze łupy. O, klucz, nice. Okej. Co my tu mamy? Zwin pęd, może to? Zbosik od razu już, o lol. Zadziomał cię na śmierć. Uważaj na ogon, imbecylu! I zrobiło się trudniej. Zapomniałeś, że pośpiech jest tu kluczowy? Uważaj, z lewej strony! Już? Skończyłeś się karać? Cwany jesteś. O Jezus Maria. Wczoraj oglądałeś dokument o rosyjskim nuklearnym lodomałaczu Pabieda? O, nieźle, nieźle. Nieźle. Co ja ostatnio oglądałem z filmów? To Zakonnice 2. Podobał mi się bardzo mocno. Teraz w sumie zacząłem oglądać Looney Tunes, bo na Netflixie się pojawiły, ale te nowsze jakieś, nie te starsze. No, tak by to wychodziło. Tak, no, że nic ciekawego. Już tak powychodziło. A raczej nie powychodziło. Widzę przeciwnika, którego masz zgładzić. Uderz tarczą, do cholery! To już.
160 metrów długości, wyporność 28 tysięcy ton, wielkość reaktora przypomina wiadro 5 litrów, nieźle. O, bo to jest to, okej. Okay. My jeszcze musimy... jakoś pokonać. Uwolnij się, tempaku! Dobra, teraz tak. Gdzie jest to ostatnie, nie? Ja bym się cofnął, kurde, nie? Właśnie. Tu jest to. Kim są te menty? Po prawej! No i świetnie! Oczyściłeś drogę dokładnie tak jak lubisz. Smocze kara. Dużo koni. Z takiego reaktorka. No, 75 tysięcy koni mechanicznych. No to jest bardzo, bardzo dużo. 3. O, to może być spoko. Łamacz? Górołamacz, przepraszam bardzo. Górołamacz. Czy nic nie odpoczywało? O, o, o. What ty kurde? Widzę, że się śpieszysz. A przecież lubisz trudniejsze walki. Git. O, tu coś jeszcze jest. Znasz to skrzydlate stworzenie z trójzębem?